Łukasz, jesteśmy w przededniu praktycznie meczu z Rakowem Częstochowa, ale wróćmy jeszcze do tego, co za nami. Mówi się, że każda porażka boli, ale taka jak w Krakowie w takich okolicznościach, chyba jednak szczególnie. No tak, wiemy jak to spotkanie wyglądało, ile mieliśmy sytuacji. No i bardzo boli, bo w ostatniej minucie tracimy bramkę, gdzie myślę, że z przebiegu spotkania nie zasłużyliśmy chyba na tą porażkę, ale każdy dobrze wie, że piłka nie zawsze jest sprawiedliwa i trzeba wyciągnąć pozytywne wnioski z tego spotkania, nauczyć się tego, że do końca trzeba grać i walczyć choćby o jeden punkt, bo wiemy, że u siebie chcemy w każdym meczu wygrywać i to jest normalne, oczywiście na wyjazdach też, ale każdy punkt trzeba szanować i myślę, że z Krakowa jak już nie potrafiliśmy wygrać, to trzeba przywieźć ten jeden punkt. No jestem przekonany, że poprawiając trochę skuteczność, bo tych sytuacji nie brakowało, w meczu z Rakowem powinno być dużo, dużo lepiej, choć z pewnością i tak nieprosto. Drużyna Beniaminka to zawsze jest pewna duża niewiadoma, szczególnie na samym początku rozgrywek. No dokładnie, oczywiście, że także jeszcze każda drużyna i w tym my uczymy się tej drużyny Rakowa i w pewien sposób jeszcze nie do końca wszystko o nich wiemy, ale na pewno analizujemy przeciwnika. Każdy, kto się interesuje, wie jak Raków stara się grać w piłkę. Już w pierwszej lidze to potwierdził, czy w meczu w pucharach, czy w lidze. Przypadkiem nie jest, że wyeliminował Legię, także na pewno widać rękę trenera Papszuna, że fajnie to wygląda. Starają się grać od tyłu, nie kopią piłki i w tym upatruje gdzieś fajnego spotkania w Zabrzu. Fajnego spotkania i miejmy nadzieję też fajnego wyniku, albowiem wiemy jak wyglądało to wiosną, gdy graliście świetnie, ale zwycięstw u siebie brakowało. Teraz zaczęliście bardzo dobrze u siebie zwycięstwo z Zagłębiem Lubin, czyli na pewno macie zaostrzone apetyty do tego, aby tę pasę tutaj w Zabrzu przed naszą publicznością kontynuować. Oczywiście, że tak. Wiemy, że kibice tu mnie przyjdą na spotkanie, też mamy tam jakieś cele, żeby przychodzili jak największą liczbą, więc my chcemy się im odwdzięczać za każdym razem dobrą grą i zwycięstwami, bo wiemy, że to jest w piłce najprzyjemniejsze. Wygrywać, cieszyć się meczami i mam nadzieję, że tym razem też tak będzie.